Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Bóg o Jahwe. Mówi Zofia. W poprzednim wystąpieniu mówiłam, że działam na rzecz ludzi. Pasterze wielu kościołów zwodzą lud, nie prowadzą do Pana Boga, albowiem nie opierają się całkowicie na Biblii, ale głoszą nauki ludzkie sprzeczne z Pismem Świętym. Przykładem odstępczych nauk wygłaszanych do całego świata jest papież Jan Paweł II, pasterz Kościoła rzymskokatolickiego. Papież prezentował światu fałszywy dekalog, sprzeczny z dekalogiem Bożym, zawartym w II Mojżeszowej, rozdział 20, werset 1-17, a przecież nie dekalog fałszywy, katechizmowy, ale dekalog Boży jest podstawą sądu Bożego. W liście apostolskim Dies Domini papież nawoływał do święcenia niedzieli zamiast soboty, siódmego dnia tygodnia, którego święcenie nakazał sam Bóg w czwartym przykazaniu dekalogu i sobotę Pan Bóg uznał za znak między sobą a nami. Ezechiel, rozdział 20, werset 12 i 20. Sobotę uznał za pieczęć Boga decydujący o zbawieniu. Natomiast święcenie niedzieli jest nakazem ludzkim, nakazem Kościoła rzymskokatolickiego, jest znamieniem i Pan Bóg ostrzega ludzkość przed przyjęciem znamienia, mówiąc, że za przyjęcie znamienia, za święcenie niedzieli grozi jezioro ogniste, druga śmierć. Apokalipsa, rozdział 14, werset 9-11. Papież propagował wbrew 1 Tymoteusz, rozdział 2, werset 5, wielu pośredników między Bogiem a człowiekiem, Maryję, świętych, kapłanów, a Bóg mówi, że jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Pozostałe odstępstwa nauk papieża Jana Pawła II, pasterza Kościoła rzymskokatolickiego od Biblii, znajdują się w moim liście pod tytułem Zaduma nad naukami papieża Jana Pawła II, umieszczonym w internecie na stronie internetowej http://nachwalebogu.maranata.pl. Zapraszam do jej przeczytania. Tym trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje apostolskie, rozdział 5, werset 29, chociażby nawet to był sam papież. Istnieją kościoły, które oprócz Biblii posługują się innymi pismami sprzecznymi z Biblią, a więc zwodzą ludzi, nie prowadzą do Boga, a więc zamykają bramy Królestwa Bożego przed ludźmi. Przykładem takim jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich, potocznie Kościół Mormonów. Opiera się on na Biblii i sprzecznych z nią na innych pismach, w tym na Księdze Mormona. Księga Mormona i inne ich pisma twierdzą, że człowiek istniał przed swoim narodzeniem w postaci ducha, co jest sprzeczne z Biblią, głoszącą, że nieśmiertelnym jest tylko Bóg. 1 Tymoteusz, rozdział 6, werset 16. Nauka Mormonów, że ludzie po śmierci idą do trzech królestw, królestwa celestialnego, terestialnego i telestialnego, jest sprzeczna z Biblią. Apokalipsa, rozdział 20, werset 1, rozdział 22, rozdział 20, werset 9 oraz nauką Pana Jezusa zawartą w wielu przypowieściach, między innymi przypowieść o nauce weselnej, o sieci, o pszenicy i konkolu, że wszyscy ludzie w wyniku sądu Bożego ostatecznie podzieleni będą tylko na dwie grupy, zbawionych i unicestwionych przez ogień spadający z nieba, tak zwane jezioro ogniste, druga śmierć. Zasady Ewangelii Mormonów mówią, Bóg jest człowiekiem, który osiągnął szczyty chwały i doskonałości, istota z ciała i kości. Twierdzenie to jest sprzeczne z Biblią, uwłacza Bogu, Jego potędze i chwale.
Jan, rozdział 4, werset 24. Mówi, Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają chwałę, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Bóg jest wszechmogący, stwórcą i władcą wszechświata, wszechwiedzący, wszechobecny, niezmienny, wieczny, nieśmiertelny, jest miłością, sprawiedliwością. Żaden człowiek nie ma atrybutów Bożych. W Biblii czytamy, Bóg nie jest człowiekiem. Job, rozdział 9, werset 32. 4 Mojżeszowa, rozdział 23, werset 19. Pozostałe sprzeczności można wyczytać na mojej stronie internetowej http://nachwalebogu.maranata.pl w liście pod tytułem Świadectwo wiary złożone w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Opublikowałam listy Zaduma nad naukami papieża Jana Pawła II oraz Świadectwo wiary na mojej stronie internetowej z troską o zwiedzioną ludzkość. Proszę i wzywam ludzkość zwiedzioną przez odstępcze nauki do wstąpienia do Kościoła Bożego, opartego całkowicie na Jezusie Chrystusie i Biblii, do studiowania i trzymania się Biblii, Słowa Bożego. Jedynie Jezus jest zbawieniem, a Biblia mówi o Jezusie. Opublikowałam także na stronie internetowej http://nachwalebogu.maranata.pl ponad 100 moich modlitw ku chwale Boga i ku zbawieniu ludzkości, podkreślając, że Pan Bóg jest stwórcą całego wszechświata, odkupicielem i zbawicielem ludzkości i równocześnie miłującym, mądrym Ojcem całego rodzaju ludzkiego. I jako rodzic przyjmie do swojego domu każde dziecko, każdego człowieka, który wyzna swoje grzechy Bogu i uwierzy w Boga. Stworzenie czy ewolucja? Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Alleluja! Cześć i chwała Tobie, Boże, śpiewa cały wszechświat. Tyś stworzyciel wszelkiego bytu. Teoria ewolucji w pył się rozsypuje. Nie ma ona żadnej podstawy bytu przed Twoją, Jahwe, wielkością twórczą. Autorzy teorii ewolucji przed Twoją, Jahwe, wszechmocą widzą swą niemoc i nicość. Ewolucja jest tylko hipotezą, mylną teorią, wprowadzającą świat w błąd. Jest jeszcze jednym bezskutecznym usiłowaniem szatana przysłonięcia Ciebie, Boże, Twoich, Jahwe, poczynań, Twojej, Jahwe, mocy twórczej i prób odciągnięcia ludzkości od Ciebie, Boże. Alleluja, cześć i chwała. Ty, Jahwe, już jesteś zwycięzcą nad szatanem. Przyroda, archeologia, nauka wykazują błędność teorii ewolucji. Ty, Jahwe, królowałeś, królujesz i będziesz wiecznie królować w całym uniwersum. Ty, Boże, jesteś stworzycielem nieba i ziemi i wszystkiego, co je wypełnia. Amen. W poprzednim wystąpieniu mówiłam, że Bóg przywrócił mnie życiu, gdyż będę potrzebna ludzkości. Działam na rzecz najbardziej potrzebujących, bezradnych, chorych, starszych, osób samotnie wychowujących dzieci, sierot. Staram się u władz Polski poprzez PO i związki zawodowe o podwyższenie najniższych rent emerytur co najmniej do 50% średniej krajowej zgodnie z naczelnymi ustawami, to jest zapisem konwencji 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy mówiącej, że najniższa renta emerytura w państwie sygnatariuszy konwencji winna wynosić nie mniej niż 40% średniej krajowej i z artykułem 69 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie społeczne
i z artykułem 9 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, mówiącym, że Polska jest zobligowana przestrzegać wiążącego prawa międzynarodowego. Ubiegam się o zrównanie rent emerytur starego portfela z aktualnymi rentami emeryturami. Proszę, by waloryzować renty emerytury kwotowo, a nie procentowo. Zwolnić ubogich od podatku. Nie odbierać praw już nabytych najbiedniejszym. Podwyższyć zasiłki pielęgnacyjne. Dać bezpłatne lekarstwa dla ubogich. Nie uszczuplać finansów na PFRON. Przywrócić zasiłki pielęgnacyjne po ukończeniu 75 lat życia, przywrócić zasiłki pogrzebowe, dofinansować i dać przywileje osobom samotnie wychowującym dzieci i sierotom, nie podwyższać VAT-u, zastopować wyprzedaż za bezcen majątku narodowego obcokrajowcom i nie wyrzucać pracowników na bruk, nie rozkradać dóbr narodu. Przecież ten majątek wypracowali ci, którzy obecnie mają najniższe renty emerytury, ludzie starego portfela. Dziękuję.